Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Wojny Krwi. My tutaj gadu. A przecież pamiętamy o tym, że tu było drzewo do zebrania. My tu gadu, a tu jest złota skrzynka. Dostaniemy nową obwódkę awatara. Niesamowite, liczyłem bardziej na jakieś super złote karty premium. Dobra, nic tu nie ma więcej. Przejdziemy w dół z powrotem. Zgarniemy sobie czaszkę, pogadamy sobie z tym typem. Znaczy kundle znowu co z dymem puścili. Czuć spaleniznę. Znaczy kundle znowu co z dymem puścili. Królowa i co jedzie. Tyle? Królowa obroni nas przed bandytami. Czuć spaleniznę. Znaczy kundle znowu co z dymem. Królowa jedzie. Królowa obroni nas przed bandytami. To żeśmy się nagadali, fajnie. Idziemy tędy zobaczyć. O, zagadka z krową. A to musi być śmieszne. Upewnij się, że nikt cię nie zobaczy. Ludzie plotkują, twoja Rajsa. No. Tu jest ten kluczyk. Dobra, zobaczmy. Kochany, wybacz, ale nie przyjdę na nasze spotkanie. Tyle ludzi zjechało do wsi, że nie sposób wymknąć się nocą z domu. Nawet teraz, żeby urwać się tylko na chwilę, musiałam zmyślić jakąś historyjkę. Wyniosłam pod sukniami trochę sreber. Póki co zostawmy je tutaj, wrócimy po nie później. Takiego bata. Halo. Ej, ja te chcę te srebra. Ja chcę te srebra, no co jest? To jest grane. To jest grane. Ja chcę te srebra. Halo. Ej, ja chcę te srebra, ludzie. Gdzie są te srebra? Weź te srebra z tej szopy. Co to ma znaczyć? Gdzie są te srebra? Halo? Halo? Nic, może ta krowa ma srebra. Siema, krówsko. Wyeliminuj szaloną krowę. Nie pozwól, żeby zginęła jakakolwiek inna krowa. Okej. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Liria!
Jej wysokość wie, co robi. Pan każe, sługa musi. O kurwa, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Dobra, przegraliśmy. Wystarczy jeden strzał. W kółko to samo. No idę, już idę. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo! Liria! Tak to zrób. Wystarczy jeden strzał. Była sobie krowa. Atrapę dostaliśmy w namiocie dowodzenia, nieźle. Dobra, co tu się jeszcze dzieje? Tu coś jest w jakimś domku na dole. Chodź tu, księżniczko, królowo, ty. Idziemy dalej. Atrapę dostaliśmy. O, a ile? O właśnie. To zobaczmy, ile ta atrapa jest warta. Ograniczenie. Medyka. Atrapa jest zero warta. Nice. A czemu mogę mieć 3? Ciekawe. Teraz mogę medyka drugiego wyrzucić i dodać coś za 8, czyli tego z Bysława. O. A on jest w ogóle nie za 8, tylko za 4 politony. Czyli możemy dodać coś naprawdę, naprawdę mocnego. Na przykład to. O, naj. Tylko że skąd mam 3 miejsca? Przecież nie ulepszałem tego. Nie wiem. Nieważne. Nie jest to istotne w takim razie. Okej. Tam coś na górze jeszcze jest. Zanim tu wejdziemy w wesele, to coś jeszcze jest. Tu coś jest. Tam jeszcze coś. Dobra, idziemy. A, to będzie. Dobra. Okej. Czyli idziemy dalej prosto. Coś jest.
Tu jest jakiś typ osiema. Królowo, twoi poddani są zaniepokojeni. Jedna z krów powiła dwugłowe ciele. O Boże. No dobra, wyślij to do tych kapłanek. Niech stracę. Dobra, tu coś na dole jest. Królowa w dom wróciła! Podjąć ją trzeba! Podarkiem przywitać! A to już? Aha, to było to. No dobra. Ach, ta nasza królowa, jakby malowana! Podarkiem przywitać. Damy jej 15 drzewa. I będzie szczęśliwa. No dobra, co my tu mamy? Weselicho, jak się patrz. Uszu Mewe doszła skoczna muzyka i śpiewy. W leżącej nieopodal gościńca wsi właśnie zaczynało się wesele. Ojciec panny młodej poprosił władczynię o błogosławieństwo dla nowożeńców i ośmielony jej serdecznością zaprosił królową do udziału w uroczystości. Uczynicie nam wielki honor, pani, a wasi żołnierze nabiorą sił przed dalszym marszem. Prosimy, zostańcie. Nie odmawia się. Nie wzięłam co prawda butów do tańca, ale jakoś sobie poradzę. Prowadź, dobry człowieku. Ceremonia zaślubin odbyła się w cieniu rozłożystego dębu. Potem weselnicy ruszyli za nowożeńcami do przystrojonej kwiatami stodoły, gdzie zaczęła się zabawa. Patrząc, jak jej żołnierze tańczą ramię w ramię z chłopami, Mewe czuła dumę. To tu właśnie, a nie w zdobionych złotem pałacach, biło serce Lyrii. Nagle rozległ się krzyk, a na podwórze wpadli uzbrojeni mężczyźni. Nim ktokolwiek zdążył zareagować, bandyci porwali pannę młodą i uciekli w las. Umilkły skrzypce i bębny, ustępując miejsca płaczowi i zawodzeniom. Gospodarz zwrócił mokre od łez oczy ku Mewę. Pani, błagam, pomóżcie! Nie zostawimy cię w potrzebie, dobry człowieku. Rzekła królowa, wsuwając stopę w strzemiono. Za mną! Ja! Ziemia zadrżała. Wsuwając mu rękę kopyt. Spodnie. Rozdzwoniły się kieliszki, którymi o północy miano wznieść zdrowie młodej pary. Liryjczycy pognali w mroczny las. To tyle? Nie bijemy się o nic? Ej, no myślałem, że się my będziemy bić. Do kobierca iść. Na młodym być, na. Młodym być. O, rybcok jest. No i rybcok jest naszym ostatnim tutaj punktem, tak? Nie, tu jeszcze coś się pojawiło, ciekawe miejsce. Ja tam byłem przecież, szedłem tu do tyłu po tą. To się musiało pojawić. No dobra. Zobaczmy, co tutaj rybcok. Wasza wysokość, rybacy wyłowili z jawiny jakiś dziwny przedmiot. No dobra, co rozkażesz? Magiczne artefakta są należne koronie, rekwiruje znalezisko. Niech tak będzie, wyda im parę groszy, zobaczmy, co tam wyłowili. Dobra, nie chcę osłabiać ten morale drużyny. Mamy róg! Dobra, idziemy stąd. To może są ci bandyci? No może, może. Może, może i ty masz rację, że są to ci bandyci. A może i to srebro się znajdzie? Halo? Halo? Srebro? Bandyci? To gdzieś oni tak daleko poszli? A nie, tu to są jak ludziska. To chyba ta panna młoda... A nie, choć liryjscy kawalerzyści całą noc raczyli się mocnymi trunkami, nie tylko utrzymali się w siodłach, ale zdołali dogonić bandytów i odciąć im drogę ucieczki. O mój Boże, co tu się będzie działo? Jaka tu będzie zawierucha? Dobra.
Do walki doszło w gęstym, ciemnym lesie, do którego ledwie przebijało się księżycowe światło. Wobo jest beznadziejnym zwiadowcą i nie potrafi bić lochów. Gdyby nie bieląca się między drzewami suknia panny młodej, Lyryjczykom ciężko byłby nawet określić pozycję wroga. Ruszali do walki chwiejnym krokiem, widząc podwójne, potrójne, poczwórne, popiątene uniki Wobo, których nigdy nie robi, czując wciąż w ustach posmak chłodnej wódki. Nie pozwól porywaczom dotrzeć na prawy koniec, kraniec rzęd. Dobra, mamy jedną rundę. Nie pozwól porywaczom dotrzeć na prawy kraniec rzęd. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy. Kontynuuj. No dobra, atrapa się przyda. To jest dwóch piechurów. To nie. Piechury na strzał to też nie. Przydałby mi się ten Zbyszek z ósemką. Nie ten Zbyszek. Ale z dwojga złego wolę go. Zatrzymaj się! O, ten jest spoko. Dobra, co tu się dzieje w ogóle na tej planszy? O co tu chodzi? Co ty robisz? Na początku co dwie tury przenieś porywaczy o jedną pozycję w prawo. Nie pozwól porywaczom dojść na prawy brzeg. Okej. Przenieś kartę na wierzch swojej talii. Okej. My zaczynamy standardowo od piechuru. Raz za dobry. Nie, od tego gościa powinniśmy zacząć. Zacznijmy to jeszcze raz. Powinniśmy zacząć jednak od tego. Aha, teraz mamy inną rękę. No dobra, ten rekruter jest świetny. To jest spoko, to jest badziewne, to jest badziewne. To jest badziewne. To jest badziewne. Mamy szczelajki, rekrutera. Szczelajki. No to zaczynamy od czwóreczki. A ten co robi? Hej, heja! W dupie mam twoje heja, heja! Heja, heja! Można by jeszcze było werbalistę zagrać. Ale spoko. Chociaż... Zdyscyplinowany to będzie łucznik. O! O! Nikt nie ucieknie! Oddział za mną. Marnuje się w wojsku. Co to kurde było? Podłóż w rzędzie ogień. Oh my fucking god. Trzymaj fason, Tyberiuszu. Lewa,
prawa, lewa, prawa, lewa. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo! Wystarczy jeden strzał. Okej. No raczej to już... Chyba coś się ulatnia. Nie powinno być z tym problem. W kółko to samo. Wskaż mi cel. Nie wyglądało to. Ja tak się zastanawiałem, czy może ja czegoś nie rozumiem tu. Ale nie, to jest jednak łatwe. Żołnierzom Mewe udało się pokonać bandytów i odbić pannę młodą, a ta padła na kolana i zalała się łzami. Nie płacz, dziecko. Królowa położyła jej dłoń na ramieniu. Już po wszystkim jesteś wolna. Właśnie, że nie, pani. Ja wcale nie chciałam brać ślubu z Janem. Rodzice mnie zmusili. Kocham Finberta. To on zorganizował tę maskaradę z porwaniem. Błagam, jeśli masz serce, pozwól nam odejść. No i to jest chyba ta od tych srebrów. No i co ja mam teraz zrobić? Pozwól odejść z zakochanym, czy wyślij dziewczynę do domu. Czacie. Dajecie czadu 5 pierwszych głosów. Ślub. Czy ślub, czyli wysyłamy ją do domu, czy bez ślubu niech sobie idzie z kochankiem. Także czacie, jedziecie. Ślub. Odejdź, może dostaniesz seberka. Okej. Okay. Bez ślubu, okej. Okay. Jeszcze jeden głos na bez ślubu i zamykamy czat. No, moi drodzy, ślub czy bez ślubu? I niech zakochani się tam w stajni ten. Nie pochwalam planu, który uknuliście. Są ranni. Ktoś mógł zginąć. Powiedziała królowa. Ale nie pozwolę też na to, żeby siłą przymuszono cię do Orzenku. Czyli możemy odejść? Możecie. I to jak najszybciej, bo jeszcze zmienię zdanie. Dawaj te srebra. Liryjski Merlot. Spoko. Chociaż nikt nie odważył się powiedzieć złego słowa, królowa widziała rozczarowanie w oczach weselników. Opuściła więc wioskę z pierwszym brzaskiem, bez pożegnania. No okej, okay, no. Boże, bywa, moi drodzy, bywa. Staliśmy jakiegoś Merlota. Wszystko zebraliśmy stąd? Wszystko. Jak wygląda nasza mapa? Mapa świata wygląda mapostycznie. Więc możemy tutaj przechodzić już przez mostek i szykować się do naszego zadanka. Szykować się do naszego zadanka. W międzyczasie zobaczmy, jak tam wygląda nasz namiot. Bo w namiocie dostaliśmy nową kartę. Dostaliśmy rób dowódcy. Wzmocnij sojuszników o 2 i zadaj wrogom 2 punkty obrażeń. To
To dobra ta karta jest. Ta karta dobra jest. Karta. Ta lepsza jest od tego krzepiącego dekoltu, ta karta. A te wino? Wzmocni o siłę najsilniejszego sojusznika. To też mocne jest. To też mocne jest. Wzmocni najsłabszego siłę najsilniejszego. Ale to bym musiał pobustować trochę tych... no, gdzie one są. Nie piknikiero tych, kosynierów. Jakbym ich podbustował do 30 i nagle takiego, nie wiem, Wagenburga zbustował na 30. To dobre to. Na razie ci się nie opyla. No okej, okay. Pytanie, czy ja coś tu chcę kupić, czy mnie coś stać? Stać mnie na to, na beloty. Co to za bibelot? Szybciej chodzić nie chcę. Dawaj tego rekruta po każdej walce. Trzeba zarabiać pieniądze. Okej. Okay. Idziemy, moi drodzy, idziemy w kierunku... W kierunku zła. Zielona łacha. Łachy tu. Widzicie ten słup dymu? Szlak. Poli się. Musimy się śpieszyć. Poli się. Kiedy tylko posiadłość Claytona wyłoniła się zza drzew, królowa przekonała się, że przybyli za późno. Na dziedzińcu roiło się od bandytów. A niech mnie, patrzcie chłopcy. Sama królowa pofatygowała się, żeby nas poznać. Zabić, nie poznać. Nie. To ty przewodzisz kundlom ze spali. Ciebie wołają księciem psów. Zgadza się. A także princem rabusiów, hrabią opryszków, cesarzem ługarstwa, kniaziem występku. No, stary Tomasz... Zapomniałeś dodać pospolity morderca. O, co brawo. To nie? Wszystko brawo, Januszu. Tylko niepospolity. Brawo, Januszu, masz januszowe tak wąsy. Gdzie jest Clayton? Nie zdążyłeś. Niestety, lorda Claytona nie ma już wśród nas. Po tym, jak odmówił nam gościny, spotkał go nieszczęśliwy wypadek. Wpadł do studni i skręcił kark. Może rozgniewał bogów? Dość tego. Do ataku! No dobra. Nieobowiązkowe. Wyeliminuj Gascona, księcia psów. Podpowiedź. Otocz Gascona potężnymi jednostkami. W bitwach możesz dociągnąć do ręki karty, której nie masz w talii. Ok. Specjalne zasady. Czyli... nieobowiązkowo mamy wyeliminować Gascona. Generalnie nic więcej nie mamy zrobić. Czyli generalnie nieobowiązkowo mamy nic do roboty. Fajnie. Rekruter, ty nie. Strzelec, atrapa, wzmocnienie. Piechur, pancerz. Atrapa. No dobra. Okej. Okay. To będzie dobre z tymi dwoma źródłami. I z tym nawet jeszcze. No, chłopcy! Czas urządzić bal dla królowej! Dobra, on nie ma żadnej umiejętności. Co to jest? Ach, szkoda, że nie mam tej mojej karty.
zniszcz jednostkę. Ciekawe, co by to było, jakbym sobie zniszczył jednostkę. Czy przed rozpoczęciem tury suma sił sąsiadujących... Jeszcze raz, jeśli przed rozpoczęciem tury suma sił sąsiadujących od większa od siły tej jednostki, to zadaj jej 3 obrażenia. O boj! Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Raz za dobrym, raz za dobrym. Cofnijcie się, to jakaś mieszanka alchemiczna. Ragnarok. A po co ja to gram? Nie chcę, teraz już muszę. Już ja was nauczę szacunku. W kółko to samo. Pancerz ich nie uratuje. A nie mogę w swojego strzelać. Nie mogę w swojego strzelać. Niedobrze. Marnuje się w wojsku. Chyba coś się ulatnia. O mój Boże, wszędzie te ognie sztuczne. No, winszuję. Trzeba było słuchać mojej baby. Wystarczy jeden strzał. Musimy sobie ufać. Wcześniej wam jest żyta, czarnik będziemy kosić. Wskaż mi cel. Nie ma czasu. Co jest? Co to za oszustwo? No ileż tego? Ja to już nie muszę. Mamy robotę do wykonania. Thank you.
Arbalest, na twój rozkaz. Źle to wygląda, bo nie mam jak go zabić z kubańca. O Jezu. Co on mi robi? Zawrzyj gębę! Czas na pościg! Strasznie złe miejsca, strasznie wskakuje ten typek. Nie no, musimy go zabić, moi drodzy, musimy. To jest obowiązek. Pancerz ich nie uratuje. Liria! Nie mogę go zabić. Jajaj. Dobra, moi drodzy. My chcemy go zabić. Bo to, że to jest nieobowiązkowe, to nam to Binderos. To nam się może przydać. To też. To wbrew pozorom nie bardzo. Te dwie karty się mogą przydać, bo je można boostować cały czas, nie? Mało tego, tym można wyciągnąć kolejnego robaczka. Te strzały to są przereklamowane w tej grze. Trzech werblistów. Nie. No, chłopcy! Czas urządzić bal dla królowej. No już naprawdę się przyniosło. Trzeba było słuchać mojej baby. Żadne Ragnaroki. Zamiast żyta czarnik będziemy kosić. Okej. Teraz. Arbalest, na twój rozkaz. Okej. Teraz powinienem dostać za trzy elegancko. Nie ma czasu.
Pancerz ich nie uratuje. Teraz też powinien dostać za 3. Dobra. Raz. Co? Kto śmie? Liria! No, winszuję. W kółko to samo. Znowu oberwie. Mamy robotę do wykonania. Teraz mamy już dużo łatwiej, bo już ma tylko 9. Marnuje się w wojsku. Pan każe, sługa musi. Dobra, 6. Jej wysokość wie co robi. Pęci są, a joście, i no buty cisną. Raz za dobrze, raz na to już. Nie. Nie mogę więcej zagrać, bo mam cały stół. Nikt nie ucieknie! Teraz będę mógł zagrać. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. A no nie każdy, nie każdy. Ja to już nie muszę. I elegancko, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić, moi drodzy. Brawo, pani. Pięknie to rozegrałaś. Ej, ale ty miałeś nie żyć. Za to ty, niemądrze. Trzeba było zginąć w boju. Teraz zabiorę cię do Lyrii i oddam w ręce katom. Wspaniale. Zawsze chciałem zobaczyć stolicę. Nie. No zastanawiam się tutaj, co zrobić. Zabrać go stąd. To brzmi jak zakończenie tej części fabuły, a... Może zapytamy, jesteś o co bardzo mu chodzi. Pewny siebie. Straszono mnie już stryczkiem, pani. A kark, jak widzisz, wciąż cały. Nie składam gruźb bez pokrycia. A jeśli myślisz o ucieczce, to wiedz, że z lochów na zamku w Lyrii jeszcze nikomu nie udało się zbiec. Mam nadzieję. Inaczej ja byłbym drugi. A to przecież żaden tytuł do chwały. Nie. Zabrać go. Kiedy żołnierze skuwali księcia psów, do dworu wpadł zziajany posłaniec. Śmierdział spalenizną i krwią, a w jego oczach widać było przerażenie. Wasza wysokość! Pani! Nilfgaardczycy przekroczyli Jarugę! Grabią wioski, mordują! Nilfgaard? Bogowie! Idą prosto na Drawograd! Książę Wilen nie dotrze z posiłkami na czas! Pomóżcie! Drawograd? Niech to szlak. Posłuchaj, żołnierzu. Weź świeżego konia i gnaj z powrotem do swojego dowódcy. Powiedz, że królowa jedzie z odsieczą. Pani, wybacz, ale... Nasz oddział jest nieliczny. Poślijmy najpierw po posiłki, inaczej... Widziałam nilfgaardzkie trebusze w akcji, Reinhard. Nim przybędzie wsparcie, z Drawogradu nie zostanie kamień na kamieniu. Musimy ruszać bez zwłoki. Czekając, aż żołnierze przygotują się do wymarszu,
Mewe weszła na wieżę. Na horyzoncie ten fragment był chyba w tym, jeden po drugim słupy czarnego tym filmiku wprowadzającym, który spichrze młyny. Paweł Burza pokazywał na napłynęły łzy. Tej gwencie. Łzy wściekłości. Z wstępu do gry. Syny. Chcą wojny, to dostaną wojnę. Reinhard, w drogę. Reinhard, drogę. Pozyskano kartę Mewę Półtorak. Cokolwiek robi ta Mewę Półtorak. Sprawdźmy, co ta karta robi. Mewę Półtorak. Mewę Półtorak. Gdzie ty jesteś, Mewę Półtorak? Halo. Gdzie jest Mewę Półtorak? Zadaj wrogie jednostce wszystkim innym wrogom o tej samej sile. 4 obrażeń, następnie aktywuj umiejętność lojalności. To przenieś mi się bardziej podoba, bo fajnie działa z tymi, co wyciągają stali. Wychłostać. Jak idzie? Nieźle idzie, a ty gdzie zaginąłeś? Szarpi, szarpiszcze. No dobra, moi drodzy, sprawy się mają tak, że my sobie tutaj wyczyścimy nasze łupska. Niestety. Najpierw bandyci, teraz to. Zaprawdę nieszczęścia chodzą parami. Niestety nie mogliśmy pomóc Coldwellowi czy innemu tam gagatkowi. Musimy tu obejść całą tą jego rezydencję, żeby go tam wyfarmić jeszcze przed ucieczką stąd. Tam jest jakaś złota karciocha, którą musimy zebrać też. Sprawdźmy, czy jeszcze tu wszystko. Jak my możemy stąd wyjść tam na dół? Chyba nie możemy, musimy tu iść naokoło przez ogrody, coś mi się tak wydaje, tak. Tu musimy przez ogrody wyjść. Co to za jak... Tu jakiś typo z listem stoi do nas, normalnie na moście, za mostem. A my wcale tu nie chcemy do tego gościa iść, ale tu nie możemy zejść. To jest nasze jedyne wyjście, moi drodzy, na tego gościa. A co ten gościo z tym listem od nas chce, to dowiecie się jutro. Trzymajcie się. Hej i pa.